25 gram drożdży, 100 gram wody i to z tego zrobię rozczynkę na chleb pszenną. Rozczynka, która będzie stała 3 godzinki. Rozrobioną wodę z drożdżami wlewam do miski, zasypuję mąką, mieszam i zostawię to na 3 godzinki. I zostawiam to na 3 godziny. Teraz proszę bardzo, zrobię chlebek, prawdziwy chlebek pszenno-żytni domowym sposobem. Tu mam kwas, który wyrabiałem wczoraj, który robiłem do żurku. Tu mam kwas, tu mam rozczynę, którą postawiłem 3 godziny temu. Do tego dodam 45 gram soli. Z tego względu, że użyję kilogram mąki, plus do tego idzie rozczyna i kwas. 25 gram drożdży i pół litra wody. I to wszystko będę mieszał. Wlewam wodę z drożdżami. Dam taką część kwasu piekarskiego. Dołożę jeszcze troszkę. Tyle. Dołożę całą rozczynę, którą zrobiłem, pszenną. Sól. Mąka. Kilogram mąki i zaczynam powoli mieszać. Przez to, że mój robot jest za słaby, jestem zmuszony ręcznie mieszać ciasto. Teraz ciasto musi odpocząć jakieś 30 minut. Ciasto mi bardzo ładnie wyrosło. Pierwszy chleb będzie okrągły, kilogramowy. Tak sobie zażyczyła żona i taki będzie. Tak będzie wyglądał. Zobaczymy, jak będzie wyglądał, jak urośnie. I dwa chlebki będę miał po 670 gram. Ale to... Spryskam wodą, żeby nie spła skórka, żeby rosło ładnie. I teraz kolejny. Wszystkie trzy chlebki będę piekł w podobny sposób, lecz nie ten sam. Musi być zmieniona temperatura z tego względu, że jest po prostu żytni kwas w tym. Musi być mocniejszy piecyk. Nie mam większych blaszek. Muszę sobie poradzić w ten sposób. Pierwszy chlebek prawie gotowy do pieczenia. Tylko jeszcze smaruję jajkiem, żeby mi nie spękał w piecyku, jak będzie się piekł. Posypię makiem, natnę. Dlatego, bo to jest okrągły chleb, więc będę musiał zrobić dziurkę na samym środku.
220 stopni. Po 15 minutach później zmniejszę temperaturę do 180 stopni i następne 30 minut. I do pieca. Piętnaście minut. Ten czas minął. Teraz przestawiam zegarek na następne 30 minut. 35, bo było 15 i 35, 50 minut. I zmieszam temperaturę do 180. A teraz dowód na to, jak potrafi smakować i jaka różnica jest między chlebem domowym, w którym dodało się żytniej mąki, czyli kwasu. Tak chrupiący chlebek to tylko domowy. Piękny, swojski chlebek. Jak się filmik podobał, lajkuj, udostępniaj, subskrybuj ten kanał. Do usłyszenia następnym razem.